Nazywam się Mateusz Nukowski i w ten wspaniały dzień dzisiaj chcemy, abyście usłyszeli o tym, że Bóg jest żywy, Bóg jest realny. O tym, że Bóg, że Bóg to nie jest religia, że Bóg to nie jest system zasad, jakieś reguły, jakieś teologie i filozofie, ale chcemy wam powiedzieć dzisiaj, że każdy człowiek ma możliwość osobiście się spotkać z Jezusem tutaj na ziemi. Wiecie, moje życie wyglądało beznadziejnie. Po ludzku wyglądało dobrze. Ale wiecie, ja byłem religijnym człowiekiem, uważałem się za dobrego człowieka porządnego. Takiego, jakim był człowiek imieniem Nikodem, który przyszedł pewnego dnia do Jezusa i powiedział: Jezu, wiemy, że przychodzisz od Boga. Nikt by takich znaków i cudów wiecie, nie było od Niego. Wiecie, Nikodem był dobrym dostojnikiem żydowskim. Ale wiesz, Jezus nie poklepał go po plecy i powiedział: fajnie, Nikodemie, że przyszedłeś do mnie. On powiedział: Nikodemie, musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. I to samo wam głosimy dzisiaj, że musicie się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Twoje uczynki nie mogą cię zbawić. Twoje zasady i reguły, odpowiednie religijnych modłów nie będą cię zbawić. Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, tylko uwierzenie w to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. A On umarł za ciebie i za mnie. On tak powiedział, że taką miał właściwość Syna Jednorodzonego dał, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie zginął. Nie musisz ginąć. Nie musisz poświęcić do piekła. Bez Jezusa idziesz do piekła. Ale Bóg dał rozwiązanie, zesłał Jezusa na świat, aby człowiek uwierzył w Niego i miał życie wieczne. Wiecie, cały czas ludzie mówią: ale co z tego, że ty mówisz o tym, jak ja mam dobre życie, jak mi się wszystko dobrze wiedzie w życiu. Przyjacielu, możesz mieć wszystko, ale zatracić swoją duszę i pójść do piekła. Dlatego dzisiaj ci mówię, że potrzebujesz Jezusa. Żaden system religijny, żaden papież, żadne odpusty nie mogło tobie dać tego, co Chrystus sobie dał. On dał życie wieczne. Odpuść wszystko, co cię ogranicza. Przyjdź do Niego dzisiaj. Przyjdź do Króla Królów i Pana Panów. Przyjdź do Chrystusa. To nie jest Chrystus, który mówi ten kraj, że On gdzieś tam sobie wisi, że On gdzieś tam jest. Ja myślałem, że Jezus to jest jakiś tam Bóg, gdzieś tam daleki siedzi, gdzieś jakiś dziadek. Ale chcę ci powiedzieć o tym, że to jest fałszywy obraz Boga. A dzisiaj wam głosimy o tym, że On jest prawdziwy, On jest realny i On jest dostępny dla ciebie. On nie jest gdzieś daleki, On nie jest głuchy. Jeżeli do Niego zawołasz, to On do ciebie przyjdzie. Ja bym ci pół roku temu zawołał do Niego i On do mnie przyszedł. On zbawił moje życie. On uratował mnie od piekła. Zbawił moje życie Chrystus. Nie jakaś martwa religia, nie jakiś obrazek, nie jakieś figury. Ja modliłem się do Maryjki. Klękałem i wołałem o pomoc i nie przychodziła, ponieważ modliłem się do jakiegoś bożka, który jest z Egiptu. Ale chcę ci powiedzieć o tym, że jeżeli przyjdziesz do Niego dzisiaj, do Chrystusa i powiesz: Jezu, chcę Cię poznać, chcę Cię doświadczyć, chcę, abyś Ty przyszedł do mnie, jeżeli to jest prawda, to przyjdź do mnie, zmień moje życie, gwarantuję Ci, że On przyjdzie, On odbije Twoje życie staje się nowe, ponieważ musisz stać się nowym człowiekiem, aby wejść do nieba. Słowo Boże mówi, musisz się narodzić na nowo, musisz przyjąć to, co jest dokonane na krzyżu Golgoty. Wiecie, ja cały czas chodziłem do kościoła i cały czas w kościele się mówiono, że Jezus, że On umarł za mnie, że On mi przebaczył wszystko. To wszystko było mówione w kościele, ale ja w to nie wierzyłem. Dopiero kiedy 5,5 roku temu zawołałem do Niego, On uratował moje życie. I dzisiaj może Twoje też życie uratować. Może uratować Ciebie, bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, czy dobrym, czy złym. Wiesz, religia Ci mówi,
ale jestem takim złym człowiekiem, że nie mogę przyjść do Boga. I to jest kłamstwo. Możesz przyjść do Boga, tak jaki jesteś, tak jaki stoisz. Przyjdź do Niego, zrzuć wszystkie ciężary na Niego, wszelkie troski, zrzuć na Niego, wszelki twój grzech, zrzuć na Niego i przyjdź do Niego i oddaj Mu swoje życie, oddaj Ci swoje życie Chrystusowi. Jutro może nie nadejść w swoim życiu i dzisiaj masz okazję, dzisiaj głosimy Wam Chrystusa Zmartwychwstałego, tego, który umarł za Ciebie i za mnie. Wystarczy Twoja prosta decyzja, Twoja deklaracja. Nie musisz się spinać, nie musisz starać, nie musisz kleczeć. Wystarczy, że zawołasz, że westchniesz do Niego, że zawołasz i On potężniej w jednej sekundzie, On przyjdzie, On zmieni Twoje życie i zrujnuje wszystko to, co było stare i stanie się nowe. Przyjdź do Niego dzisiaj, zawołaj do potężnego Boga. Szarabastyry berety, ja partyra na torta blesi trta, pertaro zestertyra la matorecik. Ojcze, ja wzywam Twojego świętego imienia. Ja wzywam Twojego świętego imienia, Jezu, nad tym miastem. Ja wzywam Twojego świętego imienia. Jezu, ja się modlę, aby każdy człowiek tutaj na tej, w tym mieście, w Warszawie, aby każdy człowiek śnił o Tobie, aby nie mógł jeść, aby nie mógł spać. Niech te słowa cały czas mu się przypominają, Jezu, w imieniu Jezusa. Ja przeklinam wszelką religię w tym kraju. Ja przeklinam wszelką religię. Ja ustanawiam Boże rządy. Ja ustanawiam tutaj, że Twoje słowo będzie głoszone w każdym miejscu. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że Twoje słowo dotrze do każdej osoby. Ojcze, dziękuję Ci. Ja błogosławię rząd. Ja błogosławię każdego człowieka, który jest na tym miejscu. Ja w imieniu Jezusa mówię, że ludzie będą pragnęli Ciebie. Ja wzywam Cię, aby ludzie nad tym rozmyślali w dzień i w nocy. Dziękuję Ci, Ojcze, za tych ludzi. Dziękuję Ci za słowo, które wychodzi z moich ust, że ono nie powraca puste, ale wykonuje pracę w ludzkich sercach. Dziękuję Ci za to, Ojcze. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, przyjdź, jeżeli chcesz doświadczyć dzisiaj uzdrowienia, jeżeli chcesz uwolnienia, jeżeli potrzebujesz czegokolwiek, przyjdź tutaj. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Jesteśmy tutaj, aby uzdrawiać. Jesteśmy tutaj, aby demonstrować Bożą moc, która jest w nas. Chrystus, On ten sam wczoraj, dziś i na wieki. To nie religia, to nie jakiś Bożek, to żywy, realny Bóg, którego spotkaliśmy w naszym życiu. Jeżeli chcesz dzisiaj zetknąć się z żywym Bogiem, przyjdź tutaj do nas.